Cześć Kuba, jest, witam Was na Ski Run Fun w tym pięknym dniu. A dzisiaj kieruję się na trening personalny, ponieważ po ostatnim 40-kilometrowym biegu X-Run poczułem, że moje łydki nie działają dokładnie tak jak powinny. I czas to naprawić. Jadę dziś do Mateusza Lichonia na trening funkcjonalny. Nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądało, ale jest to doświadczony trener, więc oddaję się bez obawy w jego ręce. Ciekawe, czy Mateusz się będzie bardzo nade mną pastwił. Cześć, jestem Kuba. Mateusz, serwus, witam, miło Cię poznać. Co tam potrzebujesz ode mnie? To już Marcin przedstawił mi sprawę, że... Ja jeszcze nie wiem, zostałem wkręcony w tę historię. W ostatnim biegu ultra odczuwałem, że miałem bardzo duże skurcze w łydkach. Okej, dobra. No to słuchaj, może umówmy się tak. Przebierzesz się na spokojnie, przejdziemy sobie tutaj na salę, zrobimy sobie badanie, które pokaże Wam mniej więcej jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o w ogóle mięśnie, o to w jaki sposób się poruszasz. Stwierdzimy to sobie testami mięśniowymi, no i zobaczymy co możemy z tym zrobić, żeby ten powiedzmy sobie taki balans mięśniowy u Ciebie wyrównać, dobra? Ja Ci daję kluczyk, proszę bardzo, do szatni, weź sobie okay, i zapraszam Cię tutaj. Słuchaj, przejdziesz sobie tu przez te drzwi i spotykamy się później na siłę, dobra? I zapraszam Cię, Kuba. Ty biegasz terenowo, rozumiem, tak? Czyli w imieniu, że terenowo. Czyli taka powierzchnia jest bardzo nieregularna, jak sobie biegniesz, tak? Czyli ta stopa się wygina, pracuje dosyć mocno. Zdecydowanie bardzo nieregularna i mam jeszcze w dodatku skłonności do skręceń lewej kostki. Lewa powięź jest u mnie często bardzo mocno ubita. Rozumiem. Kuba, zrobimy sobie tak, przeprowadzimy sobie testy mięśniowe. Chciałbym zobaczyć, jak pracuje u Ciebie nie tylko stopa, ale w ogóle cała noga prawa, cała noga lewa. Super. I w jaki sposób pracuje biodro, dodatkowo jeszcze w odniesieniu do brzucha. Tutaj jak gdyby przyjmujemy sobie taką koncepcję, że Twoje ciało jest zbudowane z takich łańcuchów mięśniowych. I teraz w momencie, kiedy znajdziemy gdzieś osłabione ogniwo, to będziemy wiedzieć, że cały ten łańcuch mięśniowy jest słabszy. Będziemy wiedzieć, jak byśmy mogli na przykład prowadzić trening, żeby to słabe ogniwo wzmocnić. Słuchaj, bardzo Cię proszę, połóż się na plecach. Zaczniemy sobie nasze badanie od brzucha, a głównie od mięśnia poprzecznego brzucha. Mięsień poprzeczny brzucha to jest taka dosyć duża grupa mięśniowa, która wchodzi w skład mięśni głębokich tłowia i powiedzmy sobie, ona stabilizuje Cię podczas różnych ruchów, między innymi właśnie, kiedy właśnie podejmujesz jakiś większy wysiłek fizyczny, nie? I sprawdzimy sobie, z racji tego, że to jest bardzo obszerny taki właśnie mięsień stabilizacyjny, sprawdzimy sobie, jak on działa u Ciebie. Ugnij kolana i teraz wysuń sobie kolanka troszeczkę do przodu, tak jest. Skrzyżuj ramiona na klatce piersiowej i teraz Kuba, ja przykładam rękę tutaj do kolan, a Ty starasz się moją rękę przepchnąć tak, żeby zbliżyć kolana do brzucha i ćwiczymy, hop. Ok, dziękuję. Rozluźnij się chwileczkę. I jeszcze raz, to samo zrobimy. Hop, unieś sobie nóżki troszeczkę wyżej. Tu, tak jest. I pchaj, hop. Ok, dziękuję. Całkiem nieźle, całkiem fajnie ten mięsień u Ciebie działa. Teraz przejdziemy sobie troszeczkę tutaj do mięśni skośnych. Ok, całkiem nieźle. Ok. Tutaj już mamy troszeczkę ten mięsień skośny słabszy po wewnętrznej stronie. Ok. O, tu jest mocno, fajnie, czyli tutaj mięsień wewnętrzny jest fajny. Teraz tak, najpierw sprawdzimy sobie mięsień czworogłowy, czyli tak, unieś sobie nogę, ugnij kolanko i spośród tego mięśnia czworogłowego głowa, mięsień prosty uda. Super, dziękuję Ci. Prostuj nogę, góra. Super. I prostuj nogę, powolutku, góra. Teraz przechodzimy do mięśnia biodrowo-lędźwiowego. To jest dosyć duży mięsień, który również pełni rolę w zginaniu, jest to zginacz, jeden ze zginaczy uda, ale także ten mięsień zaopatruje tutaj dolną część kręgosłupa, szczególnie powiedzmy sobie odcinek lędźwiowy kręgosłupa i on w prawidłowym działaniu stabilizuje właśnie tutaj ten dolny odcinek kręgosłupa w stosunku do biodra. I teraz Kuba, prostą nogą podnosisz moją rękę do góry i próbujemy, hop. Już wiemy, że z tej strony jest osłabiony. Pamiętasz, z tej strony był osłabiony skos wewnętrzny, tak. Prawda? I teraz tutaj, tak jak mówiłem o tych łańcuchach, które przecinają Twoje ciało, to są też, jest coś takiego jak łańcuchy spiralne. I teraz tak, jeżeli mięsień, bardzo prawdopodobne, że osłabienie pracy mięśnia biodrowo-lędźwiowego z tej strony ma związek z słabą pracą mięśni skośnych po przeciwnej stronie tłowia.
Spróbujemy sobie zaraz znaleźć, czy ten związek faktycznie istnieje i czy jak uruchomimy jeden mięsień, automatycznie uda nam się przywrócić do pracy tutaj tą lewą stronę mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Ty ciągniesz moją dłoń w tamtą stronę, dobra? I próbujemy, hop! Przy podbiegach, czyli ten ruch. Notka do środka i staraj się ściągać nogą moją dłoń do wewnątrz, hop! Świetnie, dziękuję. I jeszcze, hop! Tu, dobrze, i próbujemy. Kuba jest mocny. Większość mięśni, które tutaj sprawdziliśmy, działa i to działa bardzo dobrze. Powiem szczerze, że rzadko spotykam się tutaj z takim pacjentem, który przychodzi do mnie i ma powiedzmy tyle mięśni aktywnych, jest taki mocny. Natomiast są pewne powiedzmy sobie jakieś niedoskonałości, które będziemy starali się teraz sobie ćwiczeniami wyprowadzić. Tutaj Kuba, żeby popracować sobie na troszeczkę nad tą stopą, żeby odciągnąć tego palucha od reszty palców, no będę musiał wykonać powiedzmy coś, co będzie nie do końca takie no, dla ciebie bezbolesne. Po prostu zrobię coś, co może boleć. Dobra, przerwa, chwileczkę. No i to jest jak gdyby to, że to boli w ten sposób, to jest sygnał, że tu nie wszystko jest dobrze, nie? Z tymi stopami. Więc spróbujemy, rozluźnij się, musisz mi dać tą stopę niestety jeszcze raz. Ale żeby nie było, ja też tak miałem. To spoko, ja to wszystko miałem robione, znam ten ból, także żeby nie było, że się tylko tutaj torturuję swoich podopiecznych, sam to wszystko przechodziłem. Czyli generalnie Kuba świadczy to o tym, że ten odwodziciel palca nie działa. Jest tam gdzieś obkurczony, no i niestety no nie ma innego wyjścia, nie ma innego sposobu, żeby go doprowadzić do stanu używalności. Pokaż, jeszcze raz. Będę jak najżej dam rady. Troszeczkę wytrzymaj, troszeczkę jeszcze wytrzymaj. Tak. I w dół, teraz będzie trochę gorzej. O, właśnie, jeszcze ostatni, przedostatni raz. Jedziemy sobie. I jeszcze wytrzymaj, 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 wytrzymaj. Luz, koniec tortur. Z tą stopą, jeszcze mamy drugą do zrobienia. Fantastycznie. Chwileczkę odpoczynku. No. Odpoczynku, odpocznij sobie, dychnij. Ostatni raz, na dwa razy to go weźmiemy i delikatnie pouciskamy i w zasadzie to będzie już koniec tortur na dzisiaj. Tak jest. Dobrze. Tak jest. Tak? No to nie przestaje, to ciągnę dalej jeszcze troszeczkę. Przedostatni raz jadę. Przedostatni raz. Tak. I hop, ostatni raz. Dziękuję. Przerwa na oddech. I jedziemy dalej. Teraz musimy wszystko tak zrobić, żeby tam faktycznie to zadziałało, żeby ten ból nie poszedł na marne, nie? Jak masz przed sobą większy wysiłek, żeby troszeczkę nad tą stopą popracować, troszeczkę nad te mięśnie aktywować, to popatrz, to co ja ci robiłem, tylko ty robisz sobie to piłką, nie? I teraz dociskasz stopą i przejeżdżasz bardzo mocno środkiem stopy z jednej kraty tutaj do drugiej. Tylko teraz, Kuba, musisz nie bać się wejść w ból. No dobra. Czyli delikatnie. Teraz? Nie, teraz nie. To jak będziesz w domu, taki ruch w ten sposób mi około minuty na prawą, około minuty na lewą stopę. Wiesz? No, to rozumiem.
Lecimy, Kuba, dalej. Bo teraz tak. Albo wszystko jedno, które chcesz, od którego chcesz, od tego zaczniemy. Jest to wszystko obojętne. I teraz, Kuba, patrz. Ten palec podnosisz do góry. Tak, podstawa palca od piątej do pierwszej, czy od pierwszej do piątej, masz dotykać nimi ziemi, czyli stopa jest ustawiona równo. Kuba, przyszedłeś do mnie, jesteś silnym gościem i to widać w ogóle na pierwszy rzut oka. Te drobne niedociągnięcia, które się gdzieś tam pojawiają, to jest w zasadzie kosmetyka do zrobienia, nie? Tak jak sobie rozmawialiśmy, brzuch, stopa, biodro. To są takie trzy czynniki, które mógłbyś troszeczkę ulepszyć, żeby dawały ci większą efektywność ruchu podczas biegu. Tak. Oddech przeponowy plus ćwiczenia na stopę są takimi dwoma rodzajami ćwiczeń, które dla ciebie będą najbardziej efektywne. Jeżeli to wyćwiczysz, to uważam, że po pierwsze skończą się dolegliwości związane tutaj gdzieś z bólem w okolicach łydki, a po drugie będziesz musiał mniej siły wkładać, powiedzmy sobie, w bieg, a będziesz osiągał lepszy rezultat. Ja też jestem zaskoczony, że właściwie po jednym treningu, po paru takich dość prostych czynnościach czuję dosyć znaczną różnicę. Mam nadzieję, że będzie to efekt trwały, zwłaszcza jeżeli będę tutaj kontynuował to. Mam nadzieję, że się dogadamy. Dzięki, Kuba, super, dzięki za trening. To tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych odcinkach tego formatu. Skill and Fun, do zobaczenia.